Ciekawostka pierwsza. Jański nadał Szczuczynowi prawa miejskie magdeburskie. Był on fundatorem barokowego zespołu kościoła, kolegium i klasztoru, jako wotum wdzięczności za Wiktorię Wiedeńską. W 1700 roku w Szczuczynie rozpoczęło działalność kolegium pijarskie. W 1721, już po śmierci S.A. Szczuki, powstała w Szczuczynie szkoła dla dziewcząt. Ciekawostka druga. Nie od wieków istniała prężna, zamożna i liczna wspólnota żydowska. Według danych z 1921 roku w Szczuczynie mieszkało 2506 Żydów, co stanowiło 56% ludności miasteczka. W momencie wybuchu II wojny światowej liczebność szczuczyńskiego sztetlu wynosiła około 3000 osób. Ciekawostka trzecia. W Szczuczynie oraz w okolicznych miejscowościach realizowano zdjęcia do polskiego filmu fabularnego W imię z 2013 roku w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej. Ciekawostka czwarta. Tu przyznano herb, którym była ośmioramienna złota gwiazda wpisana w białe pole, a nadany mu przywilej lokacyjny podkreślał celowość jego rozbudowy na pograniczu polsko-pruskim. Ciekawostka piąta. Przez Szczuczynka wissa prawy dopływ Biebrzy o długości 51,6 km.